Wiecie, jak PiS robi zakamuflowaną kampanię wyborczą na TikToku? Jest oczywiście standardowe i oficjalne konto partii, które publikuje nagrania z politykami, ale są też dwa dodatkowe kanały, które zaczęły publikować w podobnym czasie i są nagrywane w tym samym studiu, a osoby, które tam występują, są związane pracą i przynależnością partyjną z Prawem i Sprawiedliwością, ale jednocześnie nie ma na tych kanałach takiego oznaczenia. Postanowiłem przyjrzeć się tym kanałom i to, co dla Was wygooglowałem i znalazłem w sieci o osobach, które tam występują. No więc mam tu małą ściągawkę i widzę, że występuje tam na przykład pani Małgorzata Żuk na kanale Nie Mów Za Mnie, która jest radną PiSu i polityczką od 2018 roku. Została wybrana radną mając 20 lat i od 2018 roku według rozpiski na stronie Urzędu Miasta Warszawy ani razu nie złożyła zapytania ani interpelacji jako radna. W 2018 roku udzieliła wywiadu, w którym mówi, że wstąpiła do PiS, ponieważ zafascynował ją Andrzej Duda. Na tym samym kanale, Nie Mów Za Mnie, występuje pani Maria Raczyńska, która też należy do PiSu, rzecz jasna, i jest asystentką ministra spraw zagranicznych. To pewnie przypadek, ale wcześniej przez 3 lata nie była nigdzie zatrudniona i jak informuje portal bankier.pl, gabinet polityczny w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wydaje się 55 tysięcy złotych miesięcznie na pensje dla osób tam zatrudnionych. Jest tam zatrudniona właśnie pani Maria i 5 innych pracowników. Osoba, która występuje na kanale Nie Mów Za Mnie, a właściwie wystąpiła raz gościnnie, to pan Bartosz Stasiak, czyli pełnomocnik młodzieżówki PiSu na województwo podlackie i poza TikTokiem pracuje w biurze posła Piątkowskiego, czyli sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Na tym koncie Nie Mów Za Mnie pojawił się tylko raz, ale pojawił się też na drugim koncie, które analizujemy i które chciałem wziąć pod lupę, czyli na kanale Bez Kitu, czy na koncie Bez Kitu. Tam z kolei występuje pan Michał Moskal, który też jest politykiem Prawa i Sprawiedliwości. Był radnym, to znaczy kilka miesięcy temu zrzekł się mandatu radnego, ale od 2018 roku do końca 2022 roku nie złożył ani jednej interpelacji, ani nie zadał ani jednego pytania jako radny, ale trochę się nie dziwię, ponieważ pan Michał Moskal ma dużo pracy i jest jeszcze szefem gabinetu Jarosława Kaczyńskiego i dyrektorem biura PiS. No i być może część z Was poznaje tego człowieka z twarzy, ponieważ to on zatrzymał kopalnię Bogdanka, być może część z Was czytała o tym. Zjechał tam na dół, żeby się zaręczyć i udało mu się zaręczyć, a kopalnia przerwała na ten czas pracę, co mogło kosztować kilka milionów złotych. Oczywiście nie z kieszeni pana Moskala. Razem z panem Michałem Moskalem występuje pan Michał Szpądrowski na tym samym kanale Bez Kitu i on z kolei oczywiście też należy do Prawa i Sprawiedliwości. Był nawet w sztabie wyborczym Patryka Jakiego, z którego został co prawda wyrzucony, ponieważ wyciągnięto jego archiwalne antysemickie wpisy, w których pisał, że częstowałby kałasznikowym i może na tym poprzestanę. No więc został wyrzucony z tego sztabu Patryka Jakiego, ale z drugiej strony został radnym tak czy inaczej i on trochę lepiej się spisał niż pani Małgorzata Żuk i pan Michał Moskal, to znaczy złożył zapytanie w ciągu tych od 2018 roku 17 aż razy. No więc to są osoby, które występują na tych kanałach. Jest tam kilka więcej osób i każda z nich jest związana z Prawem i Sprawiedliwością, a jednocześnie na żadnym z tych kanałów nie ma informacji, że to jest konto partyjne albo że to są konta, które są ze sobą zsynchronizowane i nagrywają w tym samym miejscu i występują tylko tam politycy PiS-u, bo oczywiście każdy ma prawo wyrażać swoje przekonania polityczne. Ale jeżeli jestem politykiem, to powinienem jasno o tym mówić, że właśnie jako polityk PiSu tutaj występuję, a nie jako zwykły Kowalski. A tak niestety można odnieść wrażenie, oglądając te treści na TikToku. Ja nazywam się Filip Szulik-Szarecki, jestem koordynatorem projektu fact-checkingowego Wojownicy Klawiatury i nie należę do żadnej partii politycznej.